Dzień dobry, Krzysiu.net. Chciałbym zaprezentować dziś 10 moich ulubionych wyrazów w mowie śląskiej. Tak na początek, czemu w mowie śląskiej, a nie w języku czy w dialekcie? No, uważam, że nie mam kompetencji, żeby to oceniać i ewentualna moja ocena by była podyktowana tym, co chcę, a nie tym, jakie są fakty. A więc przejdziemy do pierwszego wyrazu. To jest kukłok. Kukłok mi się bardzo podoba. To jest wyraz oznaczający w języku polskim wizjer albo judasz, czyli to w drzwiach, przez które się kuko po śląsku, czyli ogląda kukłok. Drugie to jest szmaterlok. Szmaterlok mi się podoba dlatego, że motyl jest w pewnym sensie jakieś takie romantyczne. A w śląskim jakoś ten przy szmaterloku romantyzm cały czas, cały romantyzm się traci, ale mimo wszystko coś w tym wyrazie jest. Kolejny to herc klekoty, czyli kołatanie serca. Bardzo proste, herc jak serce, no i tam klekocze, więc herc klekoty, jest też zawał serca, to jest herc szlak. Czwarty wyraz to jest pultok. Pultok to jest indyk, bo robi pul, pul, pul. I też logiczne. Kolejny wyraz, nie wiem czemu akurat mi się tak podoba, ale maszkyty. Maszkyty to są ogólnie słodycze. I co ciekawe, w polskim się słodycze je, a nie słodyczuje, a w śląskim maszkyty się maszkyci. Potem są habazie. Habazie to są po prostu takie jakieś krzaki, chwasty jakieś, no może nie chwasty, ale jakieś takie krzaki, gałęzie i różne inne tego typu rzeczy, jak wchodzimy na przykład na łąkę, jest pełno habazi. Następny wyraz to jest ypa. Ypa to jest po prostu siatka, reklamówka, zależy od regionu Polski, bo to tam różnie to wygląda, ale ogólnie taka siatka na zakupy na przykład. Niektórzy mówią tasza, a mi się podoba wyraz ypa, no bo rzadko się coś zaczyna w Polsce od Y-ka. No, ósmy wyraz to jest gardin, sztanga. Przez, nie wiem, może do gdzieś tak 23-24 roku życia nie znałem polskiego odpowiednika, którym jest karnisz. No była gardina, czyli firana, no i ta sztanga, na której to wisi, to jest gardin sztanga. Też logiczne i podoba mi się. Kolejnym wyrazem jest szrank. Szrank to jest szafka. Szafka jest ostra kształtem i też taki mocny, ostry wyraz jak szrank, zapewne z niemieckiego. Ostatnim wyrazem będzie ipi. Mosz ipi to znaczy, że jesteś głupi. Mosz tutaj ipi i tyle. I jeszcze na koniec dodatkowo chciałbym powiedzieć przysłowie po śląsku, które mi się bardzo spodobało ostatnio. Mosz Gowa, choćby pierun w sznitloch czas. Czyli, że masz taką głowę, w sensie włosy, jakby piorun uderzył w szczypiorek. No i bardzo, bardzo dobre porównanie. Też mam takie dzisiaj włosy. No, jeśli się będzie podobało, to nagram kolejną część, bo tych wyrazów jest bardzo dużo i myślę, że niektóre się mogą spodobać. Dziękuję bardzo i polecam osobom, które mają jakieś te podstawy śląskiego, nawet jeśli nie chcecie używać, to przynajmniej się nie wstydźcie tego. Jest to nic, nic to nie jest złego i
Możecie z tego korzystać, chociażby w jakimś takim zaufanym gronie, jak już nie chcecie, ale ludzie są coraz bardziej tolerancyjni względem tego i właśnie niektóre osoby wręcz się domagają ode mnie, żebym niektóre rzeczy nazwał po śląsku, jak właśnie najbliższa osoba nie chce, żeby mówił motyl, tylko zawsze szmaterlok. No i to by było na tyle. Pożegnam się po śląsku. Pyrsk. Cześć.